tworzymy spot dla Stowarzyszenia Kobiet Filmu, które są inicjatorkami kodeksu etyki i dobrych praktyk dla branży filmowej. Cały pomysł na spot, którego jestem reżyserką, powstał tak naprawdę z pokazania wszystkich tych problematycznych i negatywnych sytuacji. Jest to na pewno trudny i mocny materiał, natomiast ideą jest to, aby pokazać te sytuacje i te problemy, które są negatywne i które są złe, z myślą i z ideą taką, abyśmy wiedzieli, gdzie popełniamy błędy. Ten spot ma promować kodeks dobrych praktyk, które chcemy wdrożyć w wielu firmach. Chcemy, żeby mogli się zapoznać z nimi producenci, którzy będą implementować go do swoich umów, którzy będą usprawniać swoje plany dzięki temu. Ale też myślę o ogromnej rzeszy całej naszej branży. Wszyscy mówią, że branża filmowa jest bardzo specyficzna, hierarchiczna, patriarchalna. Ja bym bardzo w ogóle nie chciała tego w jakikolwiek sposób tak określać. To jest branża taka jak każda inna i tak jak w każdej innej będzie można i trzeba wprowadzić regulacje, które będą powodowały, że praca będzie pracą w dobrych i godnych warunkach dla każdego pracownika. Jedną z takich ważnych naszych działalności było wsparcie osób, które doznały aktów dyskryminacji, poniżenia, mobbingu. Zgłaszały się pojedyncze osoby, ludzie z branży, studenci, studentki. Bardzo taki szeroki przekrój i zawodowy, i wiekowy. Starałyśmy się na bieżąco te osoby wspierać. Natomiast widziałyśmy, że to niewiele pomaga, ponieważ te osoby po prostu bały się mówić. Bały się mówić nieanonimowo. I wtedy wymyśliłyśmy, że być może należy zacząć działania systemowe. To znaczy stworzyć takie zasady, które mogłyby obowiązywać w branży filmowej, które by wyeliminowały wszystkie przejawy dyskryminacji, czy tych działań, które jakby działają przeciw godności człowieka, kobiet i mężczyzn filmowców. Miałyśmy ułatwioną drogę, ponieważ było bardzo dużo fantastycznych wzorców w krajach skandynawskich, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. I jakby patrząc na ich rozwiązania, zespół pod kierownictwem Joanny Bielak stworzył taki kodeks przeznaczony na polskie warunki dla polskiego odbiorcy, dla polskich przedsiębiorstw. Dobrze, że o tym się mówi i wydaje mi się, że to jest jakiś taki pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście żeby zmienić zasady gry i żeby zawsze było fajnie. Kodeks dobrych praktyk i etyki w branży filmowej jest niezwykle potrzebny. Szkoda, że takie rzeczy po prostu nie dzieją się same. Nie jest to niejako oczywiste i że trzeba takie kodeksy wprowadzać. Ale dobrze, że taka inicjatywa powstała i że my możemy się w to włączyć. I miejmy nadzieję, że to po prostu spowoduje, że te relacje na planach będą takie, jakie być powinny. Wydaje nam się bardzo ważna właśnie kwestia etyki i dobrych zasad na planach filmowych. Przede wszystkim generalnie szacunku między ludźmi na planach filmowych. I dlatego, ponieważ możemy, chcieliśmy użyczyć i sprzętu właśnie kamerowego i światła i cieszymy się, że tutaj zagościliście u nas w studio, robiąc ten spot. To jest kodeks, który będzie dawał szansę obronić się wszystkim pracownikom naszej branży. Będą mogli się odwoływać do zapisów w tym kodeksie. To jest kodeks, który promuje dobre praktyki. Nauczmy się tych dobrych praktyk i naprawdę możemy pracować w dobrej, niedyskryminującej atmosferze.